Dziś zaczniemy z wysokiego C i jeńców brać nie zamierzam. Jestem bowiem przekonany, że dawno nie czytaliście niczego bardziej plugawego i obrzydliwego niż to, co teraz zaprezentuję. Zdarza się, że Ewa nie może patrzeć na córkę. Takie to dziewczę wydaje się jej do niczego. Kompletnie niepodobna do mnie, wykapany on. Nieraz ręka mnie swędziała, żeby chwycić za ten łeb i wyrwać z korzeniami, opowiada. Czasem zastanawia się też, dlaczego on ją wtedy zgwałcił. Mógł przecież pobić, złamać rękę. A tak, złamał jej życie. I dziecku chyba też. Ta newspeakowa podkładka pod zmiany w ustawie o zabijaniu dzieci ocieka nienawiścią, niespotykanym wręcz barbarzyństwem, agresją i jakimś obsesyjnym fanatyzmem. Czy bohaterka opisywana w tym obrzydliwym tekście istnieje, nie wiem. Ale jeżeli tak, to czy prawo zabraniało jej, zabrania dzisiaj, aby takie dziecko mogła oddać w bezpieczne miejsce? Nie, nie zabrania. Czy człowiek ma prawo cierpieć po tak strasznym doświadczeniu, jakim jest gwałt? Oczywiście, że ma. Ale jak można takie rzeczy mówić i pisać o najmniej winnej istocie, która jest, czy się tego chce, czy nie, istotą ludzką, córką? Zobaczcie, jak mówiono jeszcze niedawno, że tylko dzieci w łonach matek, a dzisiaj już istota, która jest poza brzuchem. W komentarzach tej parówkowej gazety oczywiście pełne poparcie. I niewielu jest tam takich, którym przeszkadza zdanie: nieraz ręka mnie swędziała, żeby chwycić za ten łeb i wyrwać z korzeniami. To o córce. Co winne jest dziecko, że powstało w wyniku gwałtu? Poziom zdegenerowania tych ludzi jest nie mniejszy niż tego bydlaka, który zgwałcił tę istniejącą bądź też nieistniejącą kobietę. Dlaczego jej istnienie nie ma znaczenia? Bo fakt medialny, bez względu na to, czy istnieje realnie, czy też nie, oddziałowuje dokładnie tak samo, jak każda inna informacja. Ten barbarzyński tekst zainspirował mnie do małych poszukiwań i ich efekt chciałbym wam dzisiaj niestety przedstawić. Tu Marek Miśko i kanał Marek Miśko Czuwaj. Czuwaj, katoliku. O Kościele, ideach i sprawach wiary. Dziś o tym, jak za pomocą mediów, portali plotkarskich i telewizji śniadaniowych niszczone są nieodwracalnie całe młode pokolenia. Witajcie w niedzielę, pierwszy dzień tygodnia. Czujcie się jak u siebie, chociaż łatwo nie będzie. Dla nowo przybyłych na nasz kanał pewne wyjaśnienie. Jestem katolikiem i konserwatystą, a nie naiwniakiem i frajerem. W soboty znajdziecie tutaj programy oparte często na pogłębionej analizie dotyczącej spraw społecznych i politycznych, natomiast w niedzielę mówię o Kościele, ideach i sprawach wiary. Ale to nie oznacza, że człowiek niewierzący lub będący innego wyznania nie znajdzie tutaj treści dla siebie. Jest wręcz przeciwnie. Wystarczy po prostu mieć otwartą głowę. Ktoś, kto jest przyzwyczajony do często niestety występującej w katolickim przekazie miałkości i byle jakości, może czuć się tutaj zawiedziony. To prawda. Tu nie ma miejsca na logiczną bezpłciowość. Nie boję się mówić o sprawach trudnych i staram się obiektywnie podchodzić do każdego problemu, każdego nadużycia, a nawet skandalu w Kościele bez taryfy ulgowej, ale też jakiejś specjalnej egzaltacji, bo na tym właśnie ma polegać miłość, poczucie jedności i odpowiedzialności, aby mówić prawdę w sposób prosty i dosadny. Papież głosi niekatolickie tezy? Nagłaśniam to. Biskup zamyka się w pałacu i nie reaguje, gdy trzeba? Piętnuje bez zahamowań. Ksiądz zachowuje się jak prostak? Wytykam i nie zostawiam na takiej postaci, czy też jego postawie raczej, suchej nitki. Ale mówię też o tych wszystkich wielkich ludziach w Kościele, którzy są i trwają, pomimo tego, że czasy są coraz bardziej wymagające i wymagają od nich coraz większych poświęceń. Twardo staram się też, na tyle, ile pozwala mi moja grzeszność, stać na straży Kościoła katolickiego. Moja małość, nawet bym powiedział. Zawsze zaznaczając, że bez względu na wszystko w Kościele warto jest pozostać. Dzisiejszy program będzie dotyczył pewnej porażającej idei, przy coraz większej niestety bezradności Kościoła. Aprobacie nie, ale z pewnością milczeniu. A nagranie to powstaje tylko dzięki wam. Bez was to wszystko by się nie udało i nie byłbym w stanie własnymi siłami tego unieść, za co jak zwykle kłaniam się państwu w pas.
Dziękuję wszystkim mecenasom za dotychczasowe wsparcie. Natomiast jeżeli ktoś z Państwa byłby zainteresowany dołączeniem do tego zaszczytnego grona mecenasów i ma życzenie wynagrodzić mi wykonywaną tutaj pracę, ale przede wszystkim wierzy w to, że to, co wspólnie tutaj robimy, ma sens i warte jest kontynuowania, zapraszam do opisu tego filmu i pierwszego komentarza. Możecie postawić nam kawę poprzez serwis Buy Coffee lub przyłączyć się do zrzutki. Są tam również inne metody wsparcia. No to co? Zaczynamy. Jak obrzydzić ludziom, szczególnie młodym, dorastającym życie już na samym wstępie, a następnie lamentować nad tym, jaka to rzeczywistość bywa straszna? Za chwilę poznamy jeden z takich mechanizmów. Na przestrzeni ostatniego miesiąca największe portale mainstreamu kilkadziesiąt razy poruszały tematy związane z małżeństwem, rodziną, dziećmi, macierzyństwem i ojcostwem. Czy przypadkowo? Nie wiem. Pojawiały się one rzeczywiście już dawniej, ale wcześniej nie zaobserwowałem takiego ich natężenia. Znakomita większość treści budowała w czytelnikach ogromną niechęć zarówno do instytucji małżeństwa, oczywiście kościoła katolickiego, jak i posiadania dzieci. Ale i to mało. 90% przejrzanych przeze mnie artykułów dyskredytowało małżeństwo, ukazując je jako jeden z kręgów piekła. W przeplatance informacji, niby badań i listów rzecz jasna przesyłanych do redakcji przez rzekomych czytelników, znajdowały się również treści budowane w oparciu o przekaz pozytywny. A jakże? A wiecie, jaki to był pozytyw? Najczęściej chodziło o oswajania ludzi z rozwodami, wskazując, że jest to bardzo łatwa i przyjemna sprawa. Promowano zdrady małżeńskie, tu w tekstach sugerowano, że jest to oznaka wolności i nowoczesności. Jako nowoczesny styl życia młodych mieszkanek miast wskazywano prostytucję jako drogę do zarobienia łatwych pieniędzy w krótkim czasie i nazywali to sex workingiem. Znalazłem też tekst opisujący walory seks turystyki. Czyli po prostu wyjazdów na wakacje w celu puszczania się bez pamięci i kolekcjonowania obcokrajowców. Jest tam tego znacznie więcej, ale o tym za chwilę. Teraz chciałbym jednak coś wyjaśnić, abym nie musiał odnosić się w późniejszym czasie do opinii typu po co to nagłaśniać, panie Marku? Otóż, po to, aby wiedzieć, przed czym mamy się bronić. Dlatego, żeby móc reagować, nie dać się wciągnąć w tę całą maszynerię. A do tego potrzebna nam jest po prostu wiedza. To nie jest tak, jak sądziliby niektórzy, że publikacje tego typu są przypadkowe, że ich pojawianie się ma jedynie zapewnić klikalność i zwiększanie liczby wyświetleń. W dużych mediach, które po to powstały, aby oddziaływać na masy, nie ma przypadków. I mówię wam to jako człowiek, który przez ponad 18 lat zawodu publicysty oraz dziennikarza w Polskim Radiu i nie tylko coś tam widział. Media poza swoją misją mają też cel nadrzędny. Tym celem jest tworzenie odpowiedniego gruntu dla inżynierii społecznej. Całkowitej przemiany cywilizacyjnej, która jest dokonywana na naszych oczach i często za cichym przyzwoleniem nas samych. No i niestety, nad czym bardzo ubolewam, kościelnej hierarchii mojego kościoła. To media suflują nam tematy dnia, czyli to, czym powinniśmy się interesować i na co kierować swój wzrok i słuch. I zamiast konkretów zwracają naszą uwagę na frazesy, a jak pisał Stanisław Mackiewicz, potęga frazesu była i jest w Polsce arcypotęgą. Działa ona na mózgi polskie zupełnie tak jak duża butla spirytusu. Nie jest tak? Medialne kreowanie rzeczywistości. Informacje, seriale, reklamy, telewizje śniadaniowe i social media. A co najlepiej się klika? Z czego znakomita większość tej ludzkiej masy, całkowicie różniącej się od widzów, powiedziałbym eufemistycznie bardziej wybrednych, czerpie wiedzę o świecie i mechanizmach nim rządzących. Poza klasycznymi wiadomościami są to seriale, często irracjonalne lub celowo naiwne. To one wpływają w podświadomy sposób na postrzeganie świata i zjadają najwięcej czasu. Widząc na ekranie pewien zbiór zachowań, niby zdajemy sobie sprawę z tego, że jest to obraz nierzeczywisty, wymyślony, stworzony na bazie jakiejś, powiedziałbym, reżyserii, scenariusza, rzecz jasna. Ale nasz mózg koduje to jako obraz rzeczywistości i tej rzeczywistości następnie pożądamy. A jest ona po prostu często niemożliwa do osiągnięcia. To identyczny mechanizm, którym rządzi się reklama, z tą różnicą, że tutaj to zakupiony produkt ma nam to szczęście, a raczej jego namiastkę dać. Natomiast trzeba pamiętać, że konstrukcja reklamy nie polega na tym, aby przedstawić produkt, ale potrzebę jego zakupu. Człowiek kupuje produkt na samym końcu. Najpierw musi kupić ideę,
zdać sobie sprawę z tego, że właśnie tej rzeczy potrzebuję. Bo zobaczcie, sztuką nie jest wejść do sklepu i kupić z listy chleb, marchew, makaron i powiedzmy jajka. Sztuką handlu jest to, aby tak odpowiednio ułożyć półki, tak zareklamować inny produkt, aby każdy wyszedł z listą podwojoną. Dlatego przy wejściu do większości sklepów na dzień dobry, szczególnie na osiedlach, gdzie mieszkają rodziny z dziećmi, są co? Zabawki. Żeby dziecko już na wstępie to widziało. I żeby rodzic, który chce spokojnie zrobić zakupy, musiał wydać pieniądze na zabawkę, która uciszy dziecko, uspokoi, zajmie je, aby można było przejść pomiędzy półkami i tak dalej, i tak dalej. Dlatego galerie handlowe są budowane według teorii grafów, czyli systemu, że trasy tak się będą przecinały, najogólniej rzecz ujmując, aby klient zawsze przeszedł koło wszystkich sklepów. Z grubsza, rzecz jasna. Wiecie, kto najczęściej sięga po pewną popularną wodę po goleniu dla mężczyzn taką ze statkiem? Kiedyś popularną w latach 90., na początku 2000, teraz bardzo popularną, bym powiedział, ze względu na cenę. A kiedyś była droga. Kupowało się ją na święta, bo to był dobry prezent. Więc tę wodę po goleniu dla mężczyzn kupują kobiety. Dziwi to was? A nie powinno. Znacie pewnie taką reklamę z udziałem Terego Crewsa. To ten umięśniony murzyn krzyczący do kamery podczas napinania mięśni lub ujeżdżający konia tyłem. To nie jest głupia reklama. To jest reklama genialna. Co nie oznacza, że ona mi się oczywiście podoba. Natomiast jest genialna w swojej konstrukcji i w zamyśle jej zbudowania. Bo przy jej pomocy osiągnięto cel. To jest po prostu cel reklamy. Po to tworzy się reklamę. Dlaczego kobiety najczęściej kupowały ten produkt? No chyba nie po to, żeby go używać. Na prezent nie bardzo się nadaje, bo znajduje się dzisiaj na najniższej półce cenowej. Celem tej reklamy było dotarcie do kobiet i stworzenie potrzeby, która nie miała związku z jakością produktu, tylko wyobrażeniem, które stworzono w reklamie z przystojnym mięśniakiem. Reklama była od początku stworzona pod kobiety, aby kupowały tę wodę po goleniu swoim mężom, bo jej zakup dawał im namiastkę faceta z telewizji, gdy w tym samym czasie ich domowa rzeczywistość była zupełnie odmienna. Rozumiecie, taka? Z dużym brzuchem i drapiącego się pod pachą. Ten produkt miał im dać namiastkę tego, czego nie mają w domu, bo tak to po prostu działa. I to się udało. Ale spokojnie, podobne działania występują, mechanizmy, powiedziałbym nawet, w przypadku mężczyzn. Kolejnym elementem medialnego oddziaływania poza serwisami informacyjnymi, których szefowie decydują o tym, czym mamy się interesować, poza serialami, które w ciągnących się historiach często intuicyjnie moderują percepcją widzów, reklamami wykorzystującymi mechanizmy psychologiczne, są również telewizje śniadaniowe. To one w znakomitej większości w poddawanych tam treściach tworzą wyobrażenie świata odbiorców. Ze światem tym rzecz jasna możemy się nie zgadzać, ale nie po to nam takie coś pokazują. Robią to po to, aby nas z tym oswajać. Minie rok, dwa i trzy i coś co najmniej jest normalne dla większości stanie się po prostu powszednie. Dalej nie będziemy się z tym zgadzać, ale w pełni to zaakceptujemy. Nie będziemy się przeciwko temu buntować i tego zwalczać. Zobaczcie, nie lubimy deszczu i wiatru, prawda? To są warunki atmosferyczne najmniej pożądane. Ale ten deszcz i wiatr tak długo z nami są, że on po prostu spowszedniał i jakoś od milionów lat się żyje, prawda? Do kogo to jest skierowane? Kto ogląda programy śniadaniowe? Statystyczny widz pytania na śniadanie ma wykształcenie podstawowe, a Dzień Dobry TVN średnie. Mieszkańcy wsi stanowią 48% widzów pytania na śniadanie i 30% Dzień Dobry TVN. Pytanie na śniadanie ma przewagę w strukturze widowni mieszkańców wsi, którzy stanowią ponad 48% udziału wszystkich widzów, a w przypadku Dzień Dobry TVN wartość ta wynosi prawie 30%. Relatywnie porównywalne wyniki oba programy mają wśród widzów z miast do 50 tysięcy mieszkańców. Co może sugerować ten wynik według was? Że wieś i małe miasteczka, w których upatrujemy jako konserwatyści jakiegoś zahibernowania tego, co zwykliśmy nazywać normalnością, może nas za kilka lat bardzo rozczarować. Lubimy mówić o wsi jako o miejscu, w którym jest jeszcze tradycja, jakaś chrześcijańska kultura. Jeszcze jest. Ale wieś w zatrważającym tempie się wyludnia. A młodzież wyjeżdżająca do miasta nigdy już nie jest taka, jaka była przed wyjazdem. Smutne, ale prawdziwe.
ona tam po prostu lewaczeje. No i nasz dzisiejszy przedmiot zainteresowania. Internet klasyczny, czyli treści zamieszczane w portalach i rozpowszechniane w setkach tysięcy odsłon za pomocą social mediów. I to jest klucz sprawy. Jeżeli przed ekranami, na których to oglądacie, nie ma waszych dzieci, a są nastolatkami, nie ma waszych wnuków, a są już odpowiednie, aby to zobaczyć, jest teraz chwila, aby je zawołać. Myślę, że to będzie z ogromnym pożytkiem i dla was, i dla nich. To, co chcę rzecz jasna powiedzieć. Najpierw treści, które mają obrzydzić ludziom wchodzącym w dorosłość macierzyństwo. Ukazać macierzyństwo jako marnowanie swojego życia i zaprzepaszczenie kariery. Zobaczcie. Nienawidzę być matką. Marzyliby zostać rodzicami, teraz żałują. Poświęciłam się dla rodziny. Nie było warto. Myślałam, że rodzę własne szczęście, ale tak nie było. Kocham swoje dzieci, ale gdybym mogła cofnąć czas, nie zdecydowałabym się na bycie mamą. No i jak myślicie? Po co jest tworzony taki przekaz? Po co macierzyństwo i rodzicielstwo są demonizowane jako koniec świata, życia, wolności i w ogóle? Jaki to ma skutek? Dlaczego Polki nie chcą decydować się na dziecko? Badacze wskazują m.in. na obawę, że dziecko może okazać się niepełnosprawne lub na strach o własne zdrowie i piękno. Wiele osób nie akceptuje też spadku komfortu życia i pogorszenia sytuacji finansowej. Część badanych Polek boi się samego porodu. Kocham swoje dzieci, ale gdybym mogła cofnąć czas, nie zdecydowałabym się na bycie mamą. Co to zdanie oznacza? Nie dałabym nowego życia. Nie mogłabym patrzeć, jak się ono rozwija. Nie czułabym miłości macierzyńskiej. Nie widziałabym szczęścia podczas zabawy. Nie czułabym strachu podczas choroby. A później przychodzi starość. A wraz z nią... No co przychodzi ze starością? Samotność. Zgryzota. Mieliśmy tutaj przykład medialnego oddziaływania psychicznego, które ma wyskakiwać młodym ludziom z każdego miejsca w internecie i odstraszać. Kodować w umysłach, że macierzyństwo to zło, że rodzicielstwo to przegrane życie, bo inni w tym czasie się bawią. Bawią, ale każda zabawa ma swój kres. Wtedy jest już jednak za późno. Była to próbka zniechęcania, odstraszenia. Mój przyjaciel Piotr, rozmawiałem z nim ostatnio, mówiłem, że taki program będę emitował. Powiedział: Marek, jak to jest? Jak to jest, że kiedy chcemy nauczyć się sztuk walki, na przykład karate, i chcemy zrobić to poważnie, szukamy jak najlepszych nauczycieli i najlepszej szkoły. Jak to jest, że kiedy chcemy nauczyć się tańczyć, to wybieramy najlepszą szkołę lub jedną z lepszych, która potrafi nas tego nauczyć, która jest jakimś wzorem do tego, żeby móc to zrobić, żeby się przygotować i później pojąć tę wiedzę. Jak to jest, że kiedy chcemy nauczyć się obrony, zaznajomić z taką sztuką samoobrony, nie idziemy do jakiegoś pierwszego przypadkowego sklepu i pytamy: przepraszam, czy umie pan tam się bić, może pan by mnie nauczył, tylko szukamy eksperta, profesjonalisty i zawodowca. A dlaczego tak nie jest w przypadku małżeństwa? Dlaczego tak nie jest w przypadku myślenia o rodzicielstwie? Dlaczego te młode dziewczyny szukają swoich mentorek wśród tych wszystkich przegranych starych bab, tych wszystkich lewaczek, którym życie nie wyszło, które inwestowały w edukację, które inwestowały w pieniądze, w wykształcenie, w korporacje i tak dalej, a kiedy przyszła czterdziestka, nagle się okazało, że nie istnieją mężczyźni, którzy byliby nimi zainteresowani. Jak to działa? W następujący sposób. Kiedy kobieta zarabia 10-20 tysięcy złotych i nie ma czasu na założenie rodziny, a pracuje w jakiejś korporacji, może sobie chodzić po dyskotekach, uprawiać te swoje sex workingi i to wszystko, czy tam seks wakacje, i czerpać z życia w jej mniemaniu pełnymi garściami. I nagle się okazuje, że ma lat 30. I ona kogo poszukuje? Bo chciałaby się już ustatkować, wylądować. Poszukuje mężczyzny starszego. Najczęściej, który zarabia więcej od niej. A wiecie, jaki jest problem? Że niewielu jest mężczyzn, którzy zarabiają... mają po 30 i zarabiają ponad 30 tysięcy, na przykład w Warszawie takiej. Więc ona takiego chłopa nie znajdzie. A jeżeli on już jest, to na pewno nie będzie zainteresowany, no przepraszam najmocniej, ale zużytą w ten sposób kobietą. Jeżeli facet ma 40 lat i zarabia 30 tysięcy złotych w korporacji, nie spojrzy na 40-latkę. Będzie szukał niżej. 20. Przecież go stać. Tak wygląda dzisiaj współczesność. I młode dziewczyny, zamiast iść
do kobiety, która ma ułożone pięknie małżeńskie życie, która czerpie wspaniałą przyjemność z macierzyństwa, u której wszystko jest poukładane. Zamiast tam zapytać, jak to jest, jak to robisz, jaka jest recepta na normalne życie, szukają szczęścia u tych piorunów od wyp i tak dalej. I one mają uczyć młodzież życia. Baby, które przegrały własne życie, mają uczyć młodzież, jak ma wyglądać życie. Przecież to jest jakaś paranoja. To była próbka zniechęcenia, odstraszenia, jak powiedziałem. Najnormalniejszej w świecie walki z naturą. Bo człowiek przecież po to przychodzi na świat, aby poza zbawieniem duszy zapewnić przetrwanie swojego gatunku. Teraz ośmieszanie rodzicielstwa. Mogę powiedzieć, że w porównaniu z moimi dzieciatymi znajomymi mogłam sobie pozwolić na o wiele więcej. Nie żyłam od pierwszego do pierwszego, żeby starczyło na jedzenie dla dzieci, na książki do szkoły, kredki, gumki, ołówki i nowe buty. Jeżeli ta kobieta istnieje, jest kretynką i to wybitną, nieznającą życia i go nie rozumiejącą. Jestem dzieciaty, moja żona jest dzieciata i pozwalam sobie na o wiele więcej. Nie żyję od pierwszego do pierwszego, bo ciężko pracuję, aby tak nie było, chociaż przez lata takie sytuacje się oczywiście zdarzały. Zdarzało się, że nie mieliśmy nawet na chleb. Witamy w dorosłym życiu, pani królowo. Nakarmienie dziecka, zakupienie potrzebnych mu do życia rzeczy jest po prostu szczęściem. Największym szczęściem. A posiadanie dzieci nie niszczy małżeństwa. Chyba, że się bardzo chce. Ale jak już nie ma dzieci, o, to zawsze można takie dziecko zastąpić psem. Psu nie trzeba kupować książek do szkoły, kredek, gumek i ołówków. Można takiego psa sobie oddać do schroniska albo pożyczyć sąsiadom. Zobaczcie, para odmówiła udziału w weselu, bo ich pies nie był zaproszony. A co w sytuacji, kiedy już masz dziecko? No, wtedy z poradą przychodzą kolejni fachowcy i wprost mówią, że kolejne dzieci to dramat, katastrofa i tragedia. Podam wam jeden przykład, ale jest ich znacznie więcej. Rodzeństwo to najgorsze, co możecie zrobić dziecku. Wy też to zrozumcie i żeby nie było za późno. Tak jak ja. Nie ma dnia bez awantury i niech nikt nie wmawia, że to naturalne. Zobaczcie, kto to napisał. Portal Mamo to ja. List do redakcji. A jakże? Mamo to ja. Mamy z Moniką 4 dzieci. 3 synów i córeczkę. Córka uczy się życia w tej męskiej dżungli i nie zatraca swojej dziewczęcej kobiecości. Porusza się leciutko. Tańczy z gracją i każe sobie pleść warkoczyki. Lubi księżniczki i dinozaury. Czasem jak coś zobaczy u chłopaków w pokoju, przychodzi i opowiada. Ostatnio na przykład, że krokodyl zjada ludzi i zjada ludzi i robi ciap, ciap, ciap. No tak, weszła do przestrzeni chłopców. A tam jakiś krokodyl zjadał ludzi. W ten czy inny sposób. Nie wiem, co oglądali. A tak w ogóle krokodyl to jest tik-tak. Tik-tak, tik-tak. Za Piotrusiem Panem. Bracia za Helenką szaleją i otaczają ją największą troską. Sami natomiast ze sobą rywalizują i często się kłócą, a nawet biją. I co? I nic. Bo to jest normalne. Tak jak normalne jest wychowanie chłopaków przez matkę, gdzie nauczą się porządku, miłości, cierpliwości, a później zabiera ich ojciec, bierze je na strzelnicę albo każe wypatroszyć rybę. Tymczasem ludzie z defektami ukazują nam normalny świat jako coś dramatycznego i wbijają to w głowy dzieciaków. Tak, wam, moi drodzy młodzi widzowie, wam wbija ta cała lewacka masa, że normalność jest nienormalna. A to jest zupełnie odwrotnie. Jeżeli chcecie się buntować, a domeną wieku młodzieńczego powinien być bunt, buntujcie się przeciwko temu systemowi, który właśnie na nas nakładają, temu kagańcowi. Nie bądźcie tak jak oni, żeby żadna z was nie stała się starą, pierdzącą w stołek babą, opleconą kotami, bez dzieci, bez wnuków, bez możliwości rozwoju, bez przyjaciół, drącą się na okolicznych sąsiadów itd., itd. One do tego właśnie doprowadzają. A wiecie, co jest najkorzystniejsze w posiadaniu wielu dzieci? Że mama i tato mają czas wyjść na kolację lub do kina, bo te dzieci same pięknie się przez ten czas sobą zajmują. Oczywiście w odpowiednim wieku. I jest jeden warunek. Nie można być debilem, który widzi rodzicielstwo jako wieczny zakaz. Tak nie jest. Tak jak zabicie własnego dziecka jest dla nich niczym wyciśnięcie pryszcza lub wizyta u fryzjera, tak trwa nie tylko obrzydzanie macierzyństwa,
ale i niszczenie i ośmieszanie małżeństwa. Rozwód – kompleksowa usługa. Cokolwiek się wydarzy, nie pisz SMS-ów do kochanki męża. Dziś rozwód to kompleksowa usługa. No pewnie, że kompleksowa, bo dziś honor nic nie znaczy. Oczywiście są różne sytuacje i różnie w życiu się układa i nie mi to oceniać, jak kto ułożył sobie życie, ale branie marginesu i błędu statystycznego jako wyznacznika dla całości musi być spowodowane jakimś psychicznym zwyrodnieniem. Każdy ma prawo podejmować swoje decyzje. Ale co przykre, w instytucjonalnym niszczeniu małżeństwa i ośmieszaniu go bierze udział od czasu do czasu ten czy inny biskup. W sensie sąd biskupi. Masowe unieważnianie małżeństw obłudnych polityków, które to małżeństwa mają dzieci i nagle po 30 lat polityk sobie przypomina, że jednak był niedojrzały, a Kościół daje mu kwity bez mrugnięcia okiem. Jak na jakiejś promocji. Napawa mnie to po prostu obrzydzeniem. Jesteście obrzydliwi i niegodni żadnego szacunku. Co, nieprzyzwyczajeni, co? Bo katolicki bloger to musi być taki uśmiechnięty, taki, opowiadać dużo o miłości Jezusa? Tak. Na tym właśnie polega miłość. Żeby powiedzieć wam prawdę do tych wszystkich sądów kościelnych, które albo za pieniądze, albo dla jakiejś protekcji dają tym wszystkim ludziom, tym politykom z tych wszystkich głośnych spraw unieważnianie rozwodów, bo po prostu tak. Jeszcze raz powiem, obrzydzenie mnie na was bierze. Oczywiście chodzi o nie rozwody, tylko unieważnienia małżeństwa, tak? To wszystko gdzieś tam się przeplata, ale faktycznie w Kościele chodzi o unieważnienie małżeństwa. Modne jest dziś bowiem poddawanie się bez walki. I nie mówię tutaj o skrajnościach, gdzie mąż leje żonę albo żona męża. Nie mówię o sytuacjach, gdzie kobieta lub facet puszczają się kilka miesięcy po ślubie. Mówię o normalnych ludziach, którzy nie chcą walczyć o swoje małżeństwa, które sypią się z jakichś komicznych wręcz powodów. Świat ludzi słabych i byle jakich, taki właśnie świat jest stworzony. Ludzi niezdolnych do żadnych poświęceń, tak to widzę. Ale idźmy dalej. Były partner. Ponad połowa z nas sypia z byłymi partnerami. Połowa, rozumiem, czyli co drugi. Raz, dwa. Ty sypiasz z byłym partnerem. Raz, dwa. Wypadło na moją żonę. Połowa sypia z byłymi partnerami. Skąd są te dane? Tak zwane dane z dupy. Można też małżeństwo ośmieszać. Żona ma być uległa. Dobrowolnie rezygnują z kariery zawodowej i niezależności. Żona ma być uległa. No i później takie debilizmy powtarzają. Gdzie żona ma być uległa? Według katolickiej nauki uległość żony wobec męża nie oznacza bezwarunkowego posłuszeństwa czy zniewolenia. Żona to nie jest niewolnik, ale razem z mężem tworzy jedno ciało. Kościół katolicki naucza, że mąż i żona powinni wzajemnie szanować swoje role i wspólnie dążyć do dobra rodziny. Przy czym mąż jako głowa rodziny ma odpowiedzialność za jej dobrobyt, ale też nie bezwarunkowy. To nie może być tak, że na mężczyzn zrzuca się pełną odpowiedzialność za utrzymanie domu w dzisiejszych czasach. Bo wiecie, co się dzieje? Mężczyźni nie unoszą tego ciężaru. Stąd wśród mężczyzn jest najwięcej samobójstw. Teraz, tego dnia, kiedy to oglądacie, tylko 13 mężczyzn popełniło samobójstwo. Każdego dnia dzieje się to w Polsce. Tak został skonstruowany ten fałszywy świat, a Kościół katolicki w swej tempocie ostatniej bardzo często go wspiera. To nie jest tak, że obrażam Kościół i mamy od niego odejść, tylko dzisiaj ten współczesny, modernistyczny Kościół zatraca to i wyniszcza. Zamazuje tę granicę pomiędzy kobietami a mężczyznami. Mówi się tyle o pomocy kobietom, o ośrodkach pomocowych dla kobiet. Gdzie są ośrodki pomocowe dla mężczyzn? Gdzie są ośrodki, do których może się udać mężczyzna i powiedzieć, że nie może już unieść tego więcej, że nie jest w stanie więcej przeżyć w tym stresie, który ma na sobie, na swoich barkach odpowiedzialność utrzymania całej rodziny, zarobienia pieniędzy i przyniesienia ich do domu. Gdzie są takie ośrodki? Ich po prostu nie ma. Dlatego najwięcej jest zawałów serc wśród mężczyzn. Nie tylko to wynika z biologii, tylko tego, jaką odpowiedzialność współczesny świat i społeczeństwo na nas nakłada. Często po nas tego nie widać. Mężczyźni rzadko płaczą, ale jak płaczą, to jest już za późno. W interpretacji katolickiej idea, że mąż i żona tworzą jedno ciało, to ta idea odnosi się do głębokiej jedności, do jakiejś miłości, wspólnoty, która powinna przecież istnieć między małżonkami. Jest to wyraz tego, że małżeństwo nie jest jedynie umową czy wspólnym zamieszkaniem, lecz stanowi duchową i fizyczną jedność dwóch osób i wspólną odpowiedzialność. I nie ma tutaj tylko odpowiedzialności mężczyzny. Odpowiedzialność jest po dwóch stronach.
to nie wystarczy sobie przysiąc. Trzeba brać odpowiedzialność. Ale jak rzekłem, kiedyś to były czasy. Dzisiaj czasów nie ma. Mąż i żona mają wspólnie dążyć dla dobra swojego związku. Wzajemnie się wspierać, szanować i kochać. A najgorszą rzeczą, którą może odebrać kobieta mężczyźnie, jest to godność. A wiele kobiet robi to nieustannie. I nasze matki, nie mówię o konkretnych, mojej czy czyjejś, tylko mówię o matkach naszego pokolenia 40-latków, tak właśnie traktowały swoich mężów. Kiedy oni tracili pracę w czasach Balcerowicza, kiedy były to ogromne zwolnienia, nie potrafiły ich wspierać bardzo często. Gnoiły. I rozpoczynał się alkoholizm. I rozpoczęła się destrukcja małżeństwa. I niszczenie rodzin. Tak, to jest wasza odpowiedzialność. I waszej słabości. Bo zostałyście nauczone, że to mężczyzna będzie was utrzymywał. Tak nie jest. W kontekście katolickim idea tworzenia jednego ciała przez męża i żonę podkreśla także znaczenie sakramentu małżeństwa jako świętego i nierozerwalnego związku, który ma być odzwierciedleniem miłości Chrystusa do Kościoła. Ta jedność małżonków ma być oparta na wzajemnym szacunku, oddaniu i miłości, której celem jest wzrost duchowy, to po pierwsze, i wspólne dążenie do zbawienia. Po to przysięgamy przed Bogiem i wśród rodziny i przyjaciół, żeby razem nieść ciężary codzienności i wzrastać. Nie zawsze jest to łatwe. Witajcie w dorosłym życiu. My też mieliśmy z żoną 3 potężne kryzysy w małżeństwie i da się je przezwyciężyć. Głównie dzięki Monice i przyjaciołom. Idźmy dalej. Starość po 40. Ewa mówi, że o tym, że jest stara, usłyszała, kiedy skończyła 40 lat. Od znajomych mężczyzn. Mój mąż powtarzał mi wtedy, że w moim wieku nie powinnam zakładać krótkiej spódnicy albo śmiać się głośno, kiedy wychodzę z koleżankami. Jeśli ta kobieta istnieje, to ma męża debila. 40 to wspaniały wiek, szczególnie na drugą młodość. Nie ma nic złego w śmiechu i krótkich spódniczkach po 40. Ale jest coś złego w głupocie. Albo teraz. Polimeryczna. Kocham obydwu. I męża, i kochanka. Jestem polimeryczna. Kocham obydwu, a nie mogę być z obydwoma w takiej formie, jakbym chciała. Nie polimeryczna, tylko niedowartościowana. Jest tam przestawione po prostu. Przynajmniej przestawione. I kiedy już nasze dzieci i starsza młodzież i młodzi dorośli spotykają takie komunikaty w internecie, to do tego wszystkiego dochodzi to. Nastolatki tną się, głodzą albo objadają. Próbują odebrać sobie życie. Pomocy szukają najpierw u kolegów, co trzecie polskie dziecko nie ma chęci do życia. Jeżeli te badania są prawdziwe i wiarygodne, w co wątpię, że jest to aż tak duża skala, to jest to winą mieszania dzieciakom w głowach. Szkoda mi tych wszystkich dzieci mających rodziców nowoczesnych. Czy jesteśmy w stanie im pomóc? Pokazujmy dookoła, jak wygląda normalność po prostu. Niech nasze dzieci o tym świadczą. Niech nasze relacje po tym programie, zarówno te małżeńskie, jak i rodzicielskie, będą jeszcze silniejsze. Zatroszczmy się o własne dzieci, które być może teraz w pokoju oglądają jakieś lewackie głupoty piorące im mózgi. Zatroszczmy się najpierw o własną przestrzeń. No nie siedź tak. Po prostu chwyć żonę za rękę. Nie obrażaj się na męża. Usiądźcie przy stole i pogadajcie o tym, co was boli. Tak, aby nie iść spać bez pogodzenia. Zastanów się, czy twój mąż nie reaguje nerwowo w taki sposób, bo ma na sobie zbyt dużą odpowiedzialność. A ty się zastanów, czy ona nie milczy dlatego, że po prostu jej nie doceniasz. Albo zbyt dużo od niej wymagasz i robisz z niej sprzątaczkę. Też się tak zdarza. Ale wy też nie jesteście święty. A jaki jest obraz współczesnej młodzieży i młodych? Jaki ten obraz nam malują? Pokolenie bumerangów. Ścisk w żołądku i przyspieszone bicie serca. Tak reaguje 29-letnia Klaudia za każdym razem, gdy rozmowa ze znajomymi schodzi na temat mieszkania. Strasznie się tego wstydzę. Od kilku lat nie mam partnera i nie wyobrażam sobie nikogo poznać w takich warunkach. A co ty jesteś, łasica? Albo norka, żeby zadbać o dobrostan, bo inaczej nie dasz młodych w miocie? Problem mieszkań był od zawsze. Jest i będzie. I nie tylko u nas, ale w całej Europie. W całej Europie, we Francji, w Hiszpanii i w Niemczech nikt nie ma własnych mieszkań. Tak jest skonstruowany świat. Mieszkania się tam wynajmuje. I ten sam trend przechodzi do nas, czy tego chcemy, czy nie. A jeżeli nie chcemy, to co robimy, żeby z tym zawalczyć? Moi znajomi z Hiszpanii bardzo byli zdziwieni, że Polacy wiążą się kredytami na kilkadziesiąt lat. Nie wierzyli. Taki kolega, Jose, który powiedział: Marek, Monika, ja nie jestem w stanie zrozumieć, jak mogliście zadłużyć się na 30 lat. A było to w dawnych latach. Bogu niech będą dzięki, tego kredytu już nie mamy. I nie jesteśmy nim związani. Natomiast
Dla Europejczyków w naszym wieku całkiem normalne jest to, że mieszkania się wynajmuje. Tak po prostu zbudowany jest teraz świat. I jak rzekłem, jeżeli chcemy to zmienić, to coś z tym zróbmy. A nie gadajmy, nie niszczmy własnego życia, nie mówmy, nie będę zakładała rodziny, bo świat tak wygląda. No tak wygląda. Sami mierzyliśmy się z tym wielokrotnie. Ja mierzyłem się z tym wielokrotnie. Jako młody chłopak, student, mieszkałem na 20 metrach w kawalerce w Warszawie i był to jeden z najpiękniejszych okresów w moim życiu. Chociaż wiele rzeczy bym z tamtego czasu zmienił. Wmówili po prostu ludziom, że mieszkanie jest prawem. Wmówili, że każdy musi mieć maturę i studia wyższe i oto mamy efekty. Aspiracje. Aspiracje, które przekraczają możliwości, często również intelektualne. I na koniec propagandziści, którzy mają taką oto propozycję, radę. Seksturystyka, chociaż nadal owiana tabu, staje się coraz bardziej popularną formą rozrywki wśród rozrywkowych kobiet. Daria Świderek, psycholożka i seksuolożka w rozmowie z Newsweek Polska, opowiedziała o Polkach, które wykorzystują urlop na nawiązanie letnich romansów. Jakie są najczęstsze kierunki seksturystyczne i dlaczego kobiety decydują się na takie wyjazdy? Wielu z nas kojarzy seksturystkę przede wszystkim z mężczyznami, którzy za swój cel podróży wybierają kraje azjatyckie, przede wszystkim Tajlandię. Jak podkreśla seksuolożka. Panie także coraz częściej i chętniej decydują się na tego typu wakacje, a najpopularniejszymi kierunkami ich wojaży są Tunezja, Grecja i Jamajka. Krystyna, jedna z kobiet, która zdecydowały się na seksturystykę, w rozmowie z Newsweek Polska przyznaje, że na takie wakacje czeka cały rok. Najchętniej sypia ze Skandynawami i Holendrami, którzy, jak mówi, są świetni w seksie i zwykle nie mają zahamowań. Małżeństwo jest do dupy. Rodzicielstwo to kajdany, trwały związek to zaścianek, ale puszczanie się na lewo i prawo to jest nowoczesność. No, głównie ze Skandynawami i Holendrami, bo oni są świetni i nie mają zahamowań. Szkoda, że Simon Moll zszedł z tego świata. To by wam sporo opowiedział o takim stylu życia. Żyją natomiast liczne jego kochanice, którym coś po sobie pozostawił. Na zawsze. Nazywa się to HIV. Taki wirus, co przeradza się w AIDS. A AIDS to taka choroba, która zabija. W minioną niedzielę minęło równo 9 miesięcy od dnia publikacji pierwszego programu na kanale Marek Miśko Czuwaj. Zastanawialiśmy się wówczas nad tym, czy w interesie Ukrainy jest wciągnięcie Polski do wojny z Rosją. Od tamtego momentu udało nam się sprofesjonalizować nasze studio i przede wszystkim wyprowadzić produkcję z domowych pieleszy. Mam nadzieję, że obecny rozwój naszego wspólnego dzieła, bo przecież kanał Marek Miśko Czuwaj jest naszym wspólnym dziełem, jest dla was satysfakcjonujący, a to jeszcze przecież nie koniec. Za chwilę uruchomimy kolejne dwa plany do nagrywania, tak aby każdy program mógł mieć swoją scenografię. Bez was to wszystko by się jednak nie udało i nie byłbym w stanie własnymi siłami tego unieść, za co jak zwykle. Kłaniam się wam w pas. Dziękuję wszystkim mecenasom za dotychczasowe wsparcie. Jeśli ktoś z państwa byłby natomiast zainteresowany dołączeniem do zaszczytnego grona mecenasów i ma życzenie wynagrodzić mi wykonywaną tutaj pracę, nam, naszemu zespołowi, ale przede wszystkim wierzy w to, że to, co wspólnie tutaj robimy, ma sens i jest warte kontynuowania. Zapraszam do opisu tego filmu i pierwszego komentarza. Możecie postawić nam kawę poprzez serwis Buy Coffee lub przyłączyć się do zrzutki. Są tam również inne metody wsparcia. Za wszystkie jeszcze raz serdecznie dziękuję. A na odchodne w niedzielę. Co możemy w tej sprawie zrobić? Odpowiedź jest prosta. Świata nie zbawimy, ale możemy zawalczyć o siebie i swoich najbliższych. Moja rada, jeżeli mogę państwu coś doradzić? Jeżeli zamierzasz się położyć spać bez pogodzenia z żoną, nie rób tego. Wstań, uśmiechnij się i pokuć. Jeżeli jesteś nabzdyczona i obrażona na męża, idź i pogadaj. Razem jest raźniej. Mężczyzna często nie przyzna się do swoich bolączek i do tego, że naprawdę nie daje rady. Macie słabe relacje z dorastającymi dziećmi? To właśnie to jest ten czas, aby iść teraz do ich pokoju i powiedzieć po prostu: kocham cię. To takie zapomniane słowo. A jakie piękne. Nie rozmawiałeś długo z matką lub ojcem? Zadzwoń i życz miłej nocy. Masz na pieńku z dorosłym już dzieckiem? Wyciągnij telefon, napisz SMS. Myślę o tobie i proszę Boga o wszystko, co dla ciebie najlepsze. Nie odkrywajmy prochu. Małe kroki sprawią, że się idzie i zawsze gdzieś dojdziesz. Dziękuję, że zechcieliście poświęcić swój czas. Pamiętajcie, że jest on dla mnie najcenniejszy.